To jest u siebie, ten wszystko wie, już wiesz, ile tam go siedzi. A ten nagle wszedł ktoś do niego. Wiesz, to nie jest... jak się pan postał? Jesteśmy na etapie jeszcze pracy nad materiałem literackim i muzycznym. Równolegle powstają kostiumy, równolegle powstaje scenografia. Mamy wszystkie narzędzia właściwie potrzebne do tego, czyli mamy wspaniały teatr, mamy wspaniały zespół i wspaniały materiał. To się dzieje tu i teraz, nie jest tak, że bierzemy gotową jakąś historię i ją realizujemy, tylko rzeczywiście to wszystko współtworzymy od samego początku. To już widać gołym okiem, że to zaczyna żyć swoim życiem, że to już z papieru czy z komputera przenosi się na żywych ludzi, artystów, aktorów, którzy zaczynają nasycać to własną osobowością. Źródło jest absolutnie niesamowite, jest tak bogate, pojemne. A jeżeli dodam jeszcze, że towarzyszy mi ta książka od zawsze, bo to był mój kompozytorski debiut w roku 1976, no to łatwo sobie wyobrazić, że było o czym myśleć. Można się odwoływać, ja zresztą bardzo lubię sięgać po wszystkie możliwe i dostępne gatunki, ale faktycznie to i tak na końcu będzie Stokłosa.